Kolejna rzecz to jest możliwość publikowania w internecie i w tej wersji pełnej doszła możliwość publikowania eksportować i tu możemy sobie do WordPressa. Standardowo było to do internetu i taka opcja występuje w wersji Special Edition, gdzie możemy sobie zaznaczyć i następnie wybrać format. Do wyboru mamy PNG, GIF i JPEG. Zależnie od potrzeb wybieramy sobie. Natomiast wtedy, kiedy mamy stronę zrobioną na WordPressie, możemy sięgnąć sobie tutaj i wybrać opcję eksportu do WordPressu i wówczas mamy możliwość w formacie, który ten program akceptuje i możemy to wysłać znów, wybierając sobie jedną z tych trzech możliwości. Od razu, jeżeli podamy URL, to wróci nam na stronę. Kolejna rzecz, Project Timer. Ten Project Timer funkcjonuje mi tutaj. Wtedy, kiedy robimy płatne zlecenia, ale możemy również się bawić, możemy włączyć Project Timer, który liczy nam, od momentu, kiedy włączymy, liczy ile czasu, jak włączę sobie, to w tej chwili będzie ten czas przybywa, ile czasu spędzam nad konkretnym plikiem. O, i w tej chwili będziemy widzieć, jak się to zmienia. W ustawieniach możemy wprowadzić, na co reaguje, czyli w tym przypadku jest to dokument zostaje otwarty, nowy dokument zostanie otwarty czy utworzony. Zadanie jest aktywowane. Możemy również w momencie, kiedy jest brak aktywności, włączyć opcję, żeby monitorował, że minęło na przykład 15 minut, tak to jest to podane i przez ten czas nie dotykaliśmy tego pliku. On wówczas, zależnie od akcji, którą tutaj włączymy, albo przestanie liczyć, albo musimy wrócić do pracy. I tutaj możemy włączyć opcję, kiedy program wstrzymujemy, to liczenie czasu, który został nam zaliczony do tego dokumentu, czyli wtedy, kiedy program jest zminimalizowany lub działa w tle, inny dokument jest na pierwszym planie i panel licznik projektu jest otwarty, czyli w momencie, kiedy ten panel jest otwarty, on nie będzie tego liczył. Możemy to oczywiście włączyć, wyłączyć. No i tutaj możemy sobie włączyć jeszcze opcję wyglądu, paska narzędzi. Pojawią nam się tutaj przyciski, śledź, wstrzymaj, wyłącz, licznik, nazwa zadania i tak dalej, automatycznie będzie nam pokazywane. Także jest to przydatne narzędzie. Dawniej można było to przy pomocy skryptu uruchomić, natomiast w tej chwili jest to dostępne bezpośrednio w programie i przydaje się dla tych, którzy, jak wspomniałem, pracują zawodowo i czas to pieniądz. Więc możemy wówczas skorzystać z tego narzędzia. I on podaje tutaj zadanie pierwsze, gdybym się przełączył, to podaje inny czas, jak widać, wyświetlania tego dokumentu. Także na bieżąco analizuje, które zadanie zostało utworzone i liczy, dodaje nam sekundy, możemy to później przełożyć na konkretne pieniądze. Następna rzecz, która różni, to jest okno dokowane w style kolorów. Ja może otworzę sobie jakiś plik. Niech to będzie wizytówka czy ulotka do restauracji indyjskiej. Tutaj możemy wybrać sobie taki dokument i szybko stworzyć wersję kolorystyczną. W tym celu sięgnę sobie do okien dokowanych w opcjach dockery. Szukam sobie czegoś, co się nazywa style kolorów i wtedy, kiedy potrzebuję zmienić coś szybko, to jestem w stanie wprowadzić te zmiany, bazując na istniejących stylach kolorów i harmoniach. Tutaj, jak widać, z dokumentem jest skojarzona i harmonia, i styl kolorów. Wybieramy sobie, gdybyśmy tego nie mieli, należałoby przeciągnąć to na to okno stylu kolorów i następnie po kliknięciu możemy szybko zmieniać kolorystykę obiektu, jasność w odniesieniu do całości, ale również możemy to robić dla poszczególnych kolorów. Jeżeli kliknę pojedynczy kolor, to mogę zmieniać ten pojedynczy kolor, mogę sięgać na przykład stąd i wybrać ten kolor, który będę chciał zmienić, tak w tej chwili zmienia mi się automatycznie. Ja spróbuję, ponieważ to jest mapa bitowa podłożona, to jeszcze rozbudujemy sobie tą gamę, jeżeli potrzebujemy. Czyli mając mapę bitową,
A, tylko zaznaczymy więcej. F4. Samo tworzenie stylu polega na przeciągnięciu zawartości graficznej na okno, które generuje nam. I tu w tym przypadku od razu generuje styl. Możemy te kolory łączyć ze sobą, zależnie od tego, jak ustawimy, tak w tej chwili, lub rozdzielać je na pewne grupy tych kolorów. Możemy wybrać również, czy dotyczy tylko wypełnienia, czy również konturu obiektu. Dajemy OK. No i pojawia nam się nowy zestaw, gdzie po kliknięciu mamy możliwość wpływania na te rzeczy, które chcemy, żeby nam się zmieniały, jeżeli chodzi o kolory i nasycenie tych kolorów, czyli w tym przypadku rozjaśniamy. Tutaj natomiast możemy je wzmocnić dla pojedynczego koloru lub dla wszystkich naraz. I tutaj z kolei tworzyć harmonię tych kolorów, wybierając sobie odpowiedni rodzaj uzupełniające, monochromatyczne i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie wyszukiwać, w jaki sposób będzie to się pojawiało. Jest to narzędzie, które bardzo szybko przyspiesza pracę z dokumentem, ponieważ bardzo szybko możemy zrobić wersję kolorystyczną. Tu akurat jest wizytówka, ale na przykład często projektując jakieś obiekty nawet 3D, możemy na przykład zmieniać kolorystykę, powiedzmy, że jest to krzesło czy coś innego. Rysujemy sobie to, następnie robimy jeden kolor i szybko zmieniamy, robimy sobie wersję kolorystyczną. Wracając do programu i ustawień. To jest następne właściwości obiektu okno kontekstowe. Właściwości obiektu już poznawaliśmy, a to jeszcze kolor konek, jeszcze o tym będę mówił. Po kliknięciu w dockery pojawia nam się okno właściwości obiektu i zależnie od tego, co narysujemy, te właściwości obiektu nam się tutaj zmieniają. Domyślnie jest to, jak widać, obrys, później wypełnienie, przeźroczystość i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to będzie tekst, oczywiście to pojawia się w postaci dockera, ale również te właściwości obiektu pojawiają nam się tutaj pod prawym klawiszem, więc możemy sobie z tego miejsca również sięgać. Widzimy, że jest tutaj to dostępne, więc możemy szybko zmieniać te właściwości danego obiektu. Kolejna rzecz, wyszukiwanie kolorów uzupełniających, to już przed chwilą pokazywałem, bo tam można było włączyć schemat koloru uzupełniający lub inne harmonie. I następna funkcja, której brakuje, to jest możliwość odpowiedniego umieszczenia, ale za chwilę o tym będziemy mówili, umieszczenia obrysu czy konturu. Tutaj natomiast będziemy mówili o prowadnicach wyrównania. Prowadnice wyrównania włączamy sobie w widoku i w momencie, kiedy je włączymy, mamy możliwość wyrównywania obiektów, czyli jeżeli wskażę ten obiekt, zacznę rysować inny, od razu mi się tutaj wyświetla, nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, ale od tej chwili mi się wyświetlają prowadnice, które pozwalają mi na ustalenie wysokości, szerokości tego obiektu, ale również wtedy, kiedy zaczynam rysować albo przesuwać, mogę, o, w tej chwili pokazuje mi się odległość pomiędzy obiektami, więc mogę w ten sposób przyspieszyć sobie pracę, ponieważ nie muszę celować, mogę sobie, zmieniając oczywiście również proporcje, mogę szybko na żywo pojawiając się prowadnicami dokonać przemieszczeń, tak w tej chwili. To jest co innego niż prowadnice dynamiczne, ponieważ w przypadku prowadnic dynamicznych, które też możemy włączyć, one funkcjonują tylko pod tymi kątami, które zdefiniowaliśmy. Czyli jak w tej chwili mam na przykład kąt 45 stopni, to w ustawieniach programu one są zdefiniowane, możemy dołożyć dowolną ilość, ale w tym momencie zacznę ja tutaj migać przed oczami. Natomiast prowadnice wyrównania niesamowicie ułatwiają pracę w momencie, kiedy przesuwamy, tak jak w tej chwili widać. Od razu nam się wyświetlają na bieżąco prowadnice, łącząc się z innymi obiektami, tak jak w tej chwili, na przykład to środek tego obiektu. Więc jest to bardzo przydatna funkcja, której niestety nie ma w wersji Special Edition. I kolejna rzecz, już zacząłem mówić, położenie konturu. Standardowo w CorelDRAW od wielu lat było tak, że kontur był rozłożony po połowie na rzeczywistym kształcie obiektu, czyli jak mamy ten prostokąt,
to ten kontur, wchodząc w opcję konturu F12, był po środku. I tutaj możemy sobie wpływać, jak on będzie się pojawiał, bo po kliknięciu położenie środek, OK, tak się pojawiał standardowo. Natomiast w tej chwili możemy zmieniać to położenie. Przed chwilą mieliśmy na zewnątrz. Ja włączę jeszcze raz właściwości pióra konturu i w tym momencie możemy mieć również do wewnątrz obiektu. I kolejna rzecz, która na szczęście jest w wersji Special Edition, to jest to, że możemy narożniki, w momencie kiedy się pojawia na przykład, tak jak w tym przypadku, kontur przerywany, ja mogę to skopiować, kontrol C, wejdziemy sobie do wersji Special Edition, kontrol V. OK. F12 i teraz możemy również położenie narożników regulować. Domyślnie jest ono swobodne, natomiast możemy wybrać opcję, żeby było ładnie. I teraz, jeżeli powiększymy sobie, okay, to widzimy, że te narożniki są ładnie wyprowadzone. Więc jest to coś, co przydaje się, jeżeli robimy kontur, który jest na przykład tak w przypadku nieokropkowaną czy przerywaną. Mamy dwie opcje ustawienia tych narożników. Znów jest to przydatna funkcja i częściowo zaimplementowana w wersji Special Edition. Natomiast w pełni, w wersji pełnej, w momencie, kiedy chcemy zmienić położenie, bo w wersji Special Edition nie ma takiej możliwości. Podgląd stylów obiektu możemy sobie kliknąć okno okna dokowane i następnie style obiektu. I w tej wersji mamy możliwość włączenia sobie stylu obiektów. Czyli na przykład tutaj, jeżeli chwilę przytrzymamy, to zrobi mi się podgląd. Widzimy, że jest to wypełnienie w tym przypadku gradientem. W pierwszym stylu, bo te style możemy sobie dodać bez problemu. Po prostu definiujemy sobie obiekt i dodajemy sobie kolejny styl. On będzie. Te rzeczy odnoszą się do wypełnienia, do konturu, grubości konturu, rodzaju konturu i tak dalej, czyli po kliknięciu tutaj pojawia mi się kolejny styl i w tej wersji będzie nam się to podświetlało i wyświetlało w postaci podglądu, nie tylko parametrów takiego stylu, bo tu oczywiście możemy sobie to rozwinąć. Możemy ten style importować, eksportować, więc jeżeli na przykład robimy jakieś rzeczy dla konkretnego klienta, gdzie powtarzają się, więc możemy sobie z innych prac zaimportować taki zestaw stylu lub wyeksportować taki zestaw stylu i dzięki temu nie musimy na nowo wszystkich rzeczy definiować. Z tego miejsca też możemy definiować domyślne ustawienia, na przykład dla tekstu ozdobnego, gdzie możemy nieśmiertelnego Ariela zamienić na przykład na jakiś inny krój, żeby domyślnie nam się tutaj pojawiał. Również wygląd objaśnień, wtedy kiedy będziemy tutaj je definiowali, czy tekst akapitowy, kod QR, który jest dostępny w tym programie. I harmonię koloru, co już omawialiśmy. Tok pracy projektowej, funkcja obsługi plików w formacie RAW. Jak wiadomo, żeby mieć swobodę pracy, warto fotografować w trybie RAW, z tego względu, że wtedy, kiedy fotografujemy w trybie JPG czy JPEG, jak to woli, parametry fotografii są zapisane i już niewiele możemy później zmienić. Natomiast wtedy, kiedy robimy w formacie RAW, obraz, który jest zapisywany, jest obrazem bez większej obróbki, zapisywany bezpośrednio z matrycy. Czyli siedząc wygodnie, tak jak w tej chwili przed komputerem, mogę dokonać całego szeregu jeszcze zmian. Tak jakbym to na miejscu podczas fotografowania kręcił albo pokrętłami aparatu, albo wybierał sobie opcję z menu. W tej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite mamy możliwość wrzucania obrazku w formacie RAW bezpośrednio do dokumentu. Ja spróbuję zaimportować jakiś obrazek w formacie RAW. Akurat to nie są formacie RAW.
Pójdziemy troszeczkę wyżej. O, może nie będzie to. Zobaczymy sobie w widoku dużych ikon, żeby jakieś niecenzuralne nam tutaj nie trafiły. OK. No i pojawia się od razu pytanie o Aftershota. Czy chcesz edytować program RAW przy użyciu Aftershot zamiast edytora domyślnego? Na razie zrobimy to w nie i w tym momencie pojawia się okno dialogowe, które pozwala nam na podstawowe regulacje fotografii. Czyli mamy możliwość wrzucenia ekspozycji. Tak to widać, w tej chwili tam było dość ciemno, więc... Kolejna rzecz, regulacji jaskrawości, czyli kontrastu i tak dalej, cały szereg rzeczy możemy sobie tutaj zmieniać. Również ton, zdjęcie było przy świetle żarowym, więc można sobie tutaj ochłodzić i tak dalej. No po czym zatwierdzamy i to nam się pojawi. Natomiast wtedy, kiedy chcemy więcej zyskać, powinniśmy to samo zrobić, ale wchodząc w opcję programu RAW Shooter, przynajmniej RAW Shooter Aftershot, dajmy tak, i w tym momencie uruchamia nam się program Aftershot. Akurat w moim przypadku jest ta wersja Aftershot Pro, natomiast wtedy, kiedy kupujemy pakiet, dołączona wersja uproszczona troszkę HDR, no i tutaj już mamy szaleństwo, jeżeli chodzi o ustawienia, ponieważ jeżeli tylko przeklikam sobie, ja może przesunę to na moment, żeby nam nie przeszkadzało, niżej. Jeżeli przejdziemy sobie przez kolejne zakładki, to tego jest naprawdę bardzo dużo. Program bardzo zaawansowany. Z powodzeniem konkuruje z Lightroomem i podobnymi programami, a w dodatku jeszcze ma świetną cenę, także ja osobiście bardzo często korzystam z tego programu. Tym bardziej, jak widać, jest połączony z CorelDRAW. Natomiast możemy stąd, jeżeli potrzebujemy, wyprowadzić to do zewnętrznego programu, wybierając sobie opcję, żeby użyć zewnętrznego edytora i wtedy decydujemy, jaki edytor chcemy uruchomić. Także jest to coś, co pozwala na pracę już tak naprawdę profesjonalną z obiektami i to znajdziemy również w przypadku wersji tego programu, czyli sięgam sobie jeszcze raz do mój komputer i obrazki. Jak widać, mam powypychane dyski. Chodzimy sobie Vision. Nic formatu RAW, tutaj sięgniemy sobie jeszcze niżej. A może nie będzie to zdjęcie. No i właśnie, znów zapyta nas. No i teraz mogę wykorzystać ten obrazek, żeby przetworzyć go w HDR. W tym celu prawy klawisz i następnie edytuj w Aftershot HDR. Standardowo HDR-a robimy ze zdjęcia, które w bracketingu zostało sfotografowane, czyli ma kilka opcji ekspozycji. Natomiast ten program radzi sobie również wtedy, kiedy mamy zdjęcie w formacie RAW i wybieramy sobie pojedyncze zdjęcie w formacie RAW. Po wybraniu tej opcji pojawi nam się okno dialogowe, które pozwala nam na ustawienie, ja może zamknę podpowiedzi, pozwala nam na wybranie ekspozycji centralnej, czyli możemy sobie z tego miejsca jeszcze na przykład rozjaśnić i możemy również zdefiniować, jak daleko zdjęcia będą wywoływane do postaci jasnej, ciemnej i tej średniej właśnie, którą przed chwilą ustawiliśmy. To możemy sobie dowolnie to definiować, rozszerzać tak jak w tym przypadku o dwie wartości EV czy mniej i dajemy podziel zdjęcie. On z tego stworzy trzy różne, z różnymi opcjami ekspozycji. Już widzimy, że one się dość różnią.
No i teraz po kliknięciu przetwarzaj, tworzy nam się zdjęcie w formacie HDR, gdzie możemy skorzystać z gotowych presetów lub też możemy sięgnąć do tych suwaków i te presety korygować. Możemy oczywiście po ustawieniu zmieniać te wartości i zapisywać jako własne kolejne presety. I to jest bardzo fajny programik. Jak wspomniałem, kosztuje to grosze, a ma bardzo duże możliwości. A wersja HDR, czyli taka troszeczkę okrojona, jest dodawana automatycznie do pakietu. OK, i tutaj możemy sobie regulować światła, środek, cienie i tak dalej, i tak dalej. Lokalne ustawienia świateł, lokalne ustawienia dla środka i tak dalej, dla półtonów. Lokalne cienie. I za każdym razem obrazek będzie troszkę inaczej wyglądał. Jak wspomniałem, możemy sobie zrobić to jako kolor, ale również możemy z tego robić jako czarno-białe obrazy. Więc jest to coś, co pozwala nam na tworzenie od razu, gotowego pliku. No i wtedy możemy sobie utworzyć i zapisać. Wybieramy sobie format. Program pozwala na zapisanie tego jako JPEG albo jako TIFF. Ja może zapiszę sobie tutaj do, a zresztą nie może to być po prostu na dysku D, tam gdzie mieliśmy zdjęcia, czyli foto bezpośrednio tu. Także oczywiście jakaś nazwa, zapisz. OK. Także mimo, jest to pakiet głównie do grafiki wektorowej, myślę, to okolicznie, ale PhotoPaint pozwala też na cały szereg dodatkowych funkcjonalności. I wróćmy do prezentacji. Kolejna rzecz to wydajność, o której możemy za chwilę mówić, ponieważ ten program w tym momencie pozwala na wykorzystanie kart graficznych, a ja dokładnie ich procesorów. Dzisiaj już rzadko się zdarzają karty, które mają jeden procesor. Zazwyczaj ten procesor ma bardzo wiele rdzeni. Myślę tu o jednym procesorze, jednym rdzeniu. Więc tutaj mamy możliwość wykorzystania mocy procesorów graficznych. Możemy to ustawić w opcjach programu, gdzie w opcjach globalnych użyj GPU do podglądu wektorów, czyli w tym momencie, kiedy mamy bardzo skomplikowane dokumenty z ogromną ilością obiektów, a obiekty mają z kolei ogromną ilość węzłów, na przykład w przypadku krzywych, włączenie tej opcji powoduje, że oprócz procesora głównego, który jest wykorzystywany, wykorzystujemy również procesor graficzny. Natywna obsługa procesorów 64-bitowych, to znaczy, że program nie musi tłumaczyć rozkazów dla tych procesorów, tylko bezpośrednio sięga do rozkazu procesora. No i przy instalacji również używa technologii Microsoft MSI. Kolejna rzecz to jest fotokoktajl. Fotokoktajl, który pozwala nam na użycie efektów, gdzie możemy sobie połączyć kilka obrazów. W tym celu sięgam do źródła. Definiujemy sobie folder, skąd będzie to pobierane. W moim przypadku jest to folder z tymi zdjęciami ładnej pani z premiery nowego systemu Canona bezlusterkowego. Następnie ustawiam sobie ilość wierszy i ilość kolumn, gęstość siatki. I kolejna rzecz, podajemy sposób łączenia i tak dalej, tu możemy sobie wybrać różne wartości, domyślne jest 30, zachowajmy je na moment. I w jaki sposób będzie to wyjście, tu pojedyncza mapa bitowa, stos map bitowych, tablica map bitowych, zależnie od potrzeb możemy sobie zmieniać.
i rozdzielczość dokumentu. Tutaj możemy sobie zdefiniować dowolne DPI. Dokument, jak widać, ma 300 dpi, więc dajemy zastosuj i czekamy. Obrazki są w dużej rozdzielczości, ponieważ pochodzą właśnie z tego systemu R, więc tam jest kilkadziesiąt obrazków i każdy z nich ma po kilkadziesiąt megabajtów, więc to chwilkę nam zajmie, ale nie jest to jakaś szczególnie duża odległość w czasie, więc możemy chwilkę poczekać i za chwilę zobaczymy, jak on to połączy ze sobą. Istotne jest, żeby tych obrazów było dużo, bo wtedy jest w stanie wybrać, dopasować do jasności obiektu, który jest tutaj pod spodem. No, i tutaj widzimy, jak to wygląda, że powiększę. To oko tych jest zbudowane ze zdjęć tej pięknej modelki. Program sam dopasowuje, jak widać, położenie. Zdjęcia były wszystkie w pionie oczywiście, natomiast on dostosowuje, obracając zdjęcie tak, żeby kształty pochodzące z obrazu pierwotnego w jakiś sposób odtworzyć. No i tutaj, tam gdzie są rzęsy na przykład, to na krawędziach oka obrócił zdjęcia. Tak samo jak tu widać, że one są w poziomie. Tak się tworzy właśnie obrazki w fotokoptach. Niestety nie ma tego w programie Special Edition. Scalenie zdjęć HDR przed chwilą pokazywałem, więc nie będziemy tego już omawiać. Narzędzia płyn, czyli inaczej mówiąc liquid, one są dostępne w przypadku, kiedy korzystamy z programu PhotoPaint. Zarówno z jednego, jak i drugiego programu jesteśmy w stanie wyjść do programu PhotoPaint, klikając edytuj mapę bitową. I w tym momencie otwiera nam się program PhotoPaint, który jest takim bezpośrednim odpowiednikiem Photoshopa, funkcjonalnym sposób pracy takiego Photoshopa. Czyli inaczej mówiąc, jest to oparte o funkcje, a nie czynności, jak na przykład w przypadku programu Corel Paint Shop Pro. No i teraz mamy możliwość użycia tych narzędzi typu płyn, smużenie, ślimak i tak dalej. No spróbujmy sobie zrobić opcję przyciągania. Tutaj regulujemy sobie wielkość i następnie możemy zwęzić źrenicę. Czyli jak ktoś był zmęczony albo ma akurat takie źrenice, co się zdarza czasami, to mamy możliwość zwężenia lub jak sięgniemy sobie do odpychania, to z kolei możemy powiększyć. I wtedy oko wygląda tak troszkę w sposób szalony, chociaż znam osobę, która ma właśnie takie bardzo otwarte źrenice i zawsze była posądzana o używanie środków niedozwolonych, tak to nazwijmy w skrócie. Ja może skopiuję sobie to zdjęcie. Dajmy sobie okno dokowane, menedżer obiektów. Możemy to wykorzystać do innych celów, ponieważ przejdziemy za chwilę do. Inaczej, to wszystko, co zrobimy, ja może jednak zrobię to, zastosuję. Pojawia się natychmiast w programie CorelDRAW, czyli jak zrobię sobie powiększenie źrenicy i zamknę. On pyta, czy zachować zmiany, to pojawiło się to w programie CorelDRAW, więc jest to coś, co pozwala nam na zachowanie tego od razu i wracamy, mamy zrobione. Kolejna rzecz, efekty specjalne. I tutaj nawet nie muszę wychodzić do PhotoPainta, choć oczywiście mogę, ponieważ tutaj możemy sobie znaleźć w opcjach dopasowania cały szereg rzeczy, które możemy zrobić. W przypadku map bitowych możemy sobie tutaj prowadzić cały szereg czynności, których musielibyśmy, tak jak dopasowanie obrazka i tak dalej, które musielibyśmy zrobić właśnie w programie bitmapowym. Natomiast tu możemy sobie sięgnąć bezpośrednio i stąd dokonać zmian, ale spróbujmy sobie wrócić wobec tego do programu PhotoPaint, edytuj mapę bitową.
i w efektach, które też, jak wspomniałem, możemy tutaj zrobić, znajdziemy nowe rzeczy, takie, które pozwalają nam na zastosowanie, o tak w tej chwili, efekty i teraz aparat, znajdziemy kilka nowych rzeczy, to jest tonowanie sepią, gdzie możemy postarzyć zdjęcie. Wybieramy sobie intensywność tego tonowania. Możemy również znów efekty i aparat wybrać sobie filtr lokalny, jeżeli potrzebujemy, ale ja sięgnę do time machine, czyli maszyna czasu, gdzie mamy możliwość zastosowania kilku różnych technik, czy symulowania tych technik, począwszy od dagerotypu. I to, jak widać, bardzo udatnie stosuje albuminy, technika oparta o białko kurze, pochodzące z jajka kurzego, cyanotypia, czyli inaczej mówiąc kolor błękit pruski. Zwróć uwagę, że równolegle ze zmianą techniki pojawiają nam się charakterystyczne dla tejże techniki, tak jak w tym przypadku krawędzie. Gdyby no i tak by zostały namalowane pędzle, tak jak dawniej się to robiło. Kolejna rzecz to jest platynotypia. Bardzo szlachetna technika, bardzo droga. W Polsce tą technikę uprawia między innymi Wacław Wantu, bardzo znany fotograf, pięknie fotografujący kobiety. Wczesny kolor, czy tak jak na starych zdjęciach kolorowych, chociaż jak patrzymy na ten wczesny kolor, to przypominają mi się zdjęcia z lat 70., 80., czy nawet 90., gdzie po kilku latach już były w kolorze buraczanym, tak to nazwijmy. Ten kolor po prostu znikał, ponieważ technologia nie była zbyt dobrze dopracowana w przypadku polskich chemikaliów i papierów przede wszystkim. No i tutaj mamy możliwość użycia aparatu, tak jakbyśmy robili przy pomocy aparatu skrzynkowego, czyli taki najprostszy aparat na szeroki film, który fotografowaliśmy 6 na 9 i następnie dawało się to do fotografa, który wywoływał, jeszcze oprawiał nam w takie ramki papierowe. No i wtedy, kiedy już zabrakło konceptu fotografom, zaczęto używać cross-procesu. Cross-proces to technologia, która polega na tym, że obiekty fotografowane na diapozytywach wywołujemy jak negatywy i odwrotnie, negatywy wywołujemy jak diapozytywy, czyli przeźrocza. No i z tego wychodzą takie trochę szalone, nienaturalne kolory. W każdym razie jest to narzędzie, które pozwala nam na zobaczyć historię fotografii. OK, idziemy dalej. Tutaj już mamy to zrobione. Znów mamy możliwość zapisania tego w ColorDraw automatycznie, jeżeli potwierdzimy, jeżeli nie, oczywiście to nie. Korekcja soczewki to w opcjach znów dopasowania możemy sobie tam, gdzie będziemy mapy bitowe i będziemy prostować obrazek. W tej nowej wersji pojawiła się opcja korekcji zniekształceń soczewkowych. Znaczy soczewki zwane albo baryłkowymi, albo tak w tym przypadku, ja je symuluję w tym oczywiście, lub poduszkowe. Zależnie od tego, czy stosujemy obiekty okrutki ogniskowe, wówczas robi się baryłka, czy beczka, jak niektórzy nazywają, lub obiekty długoogniskowe, wówczas troszeczkę nam się podwijają narożniki. Tutaj możemy sobie korygować, ale stąd też możemy obrócić obrazek. Samo narzędzie jest oczywiście w fotopęcie. Możemy również korygować perspektywę w pionie, czyli wtedy, kiedy zdjęcie jest sfotografowane od dołu, możemy je korygować, tak w tej chwili na przykład, lub oczywiście w drugą stronę, bo możemy sobie rozszerzać górę, żeby właśnie skorygować to pochylenie czołówki aparatu. I oczywiście jest też perspektywa pozioma, gdzie możemy sobie skorygować to poprzez wybranie rodzaju tej perspektywy. Dajmy zastosuj i w tym momencie stosuję to do tego obiektu.
Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to w efektach dla map bitowych mamy możliwość regulacji obwiedni. Tutaj możemy sobie sięgnąć, tylko ja może przejdę do następnego. Maska planarna jeszcze jedna rzecz, mianowicie w programie PhotoPaint mamy możliwość użycia maski planarnej, oprócz wszystkich innych rodzajów maskowania. Mamy możliwość użycia maski planarnej. Tutaj wśród tych narzędzi, które mamy do maskowania, znajdziemy na dole maskę planarną, gdzie możemy sobie ustawić szerokość i tak dalej obiektu. W jaki sposób będzie to wyglądało? To jest miejsce, gdzie nastąpi płynne przejście tej maski do reszty obiektu. W tej chwili mamy już zaznaczenie, ja może odwrócę tą maskę, żeby dokonać tego na zewnątrz. Zrobię sobie dopełnienie i użyję na przykład efektu rozmycia, rozmywanie gaussowskie. No i w tej chwili widzimy, jak to funkcjonuje. Ja może wzmocnię efekt. O. Środek pozostaje bez zmian, następnie jest płynnie wprowadzana wartość, w tym przypadku efektu rozmycia gaussowskiego. No i tu możemy, mając maskę planarną, regulować sobie szerokość tej strefy, która jest nienaruszona. Również szerokość strefy, która tutaj nam się pojawia, ponieważ on nie musi tak w tym przypadku dochodzić do końca. Także jest to coś, co znów przydaje się, jeżeli ktoś fotografuje na przykład pejzaże i chce pewne rzeczy rozumieć i tak dalej. Bardzo przydatna funkcja. Nie zmieniamy na razie nic. Miałem jeszcze coś pokazać. Korekcja strzałek to już mieliśmy. Możliwość obwiedni. To tutaj zaimportujemy sobie jakiś obrazek znowu. Tym razem może z innych folderów. A, nie będzie stąd. Jeszcze raz Wawel będzie. I tutaj mamy możliwość korygowania obwiedni. Jak wejdziemy sobie do efektów, to jest coś, co nazywa obwiednie, to już mamy włączone, gdzie możemy albo skorzystać z tej obwiedni, która tutaj jest proponowana. Ja powiększę tylko, żeby było lepiej widać. Czyli na przykład serce, przykładowo oczywiście, bo to kwestia tego, co kto lubi. Oczywiście cała mapa jest tutaj zmieniana, to nie jest tylko wycięcie, to jest zmiana mapy bitowej, ale bardziej się przydaje wtedy, kiedy chcemy skorygować i stworzyć sobie własną obwiednię. Wycofamy się z tego. I teraz po dodaniu nowej, mamy możliwość wpływania na to, jak to się pojawia. Wybrałem sobie opcję z jednym łukiem. I na przykład, gdybyśmy chcieli tą mapę bitową opisać na jakiejś butelce, niech to będzie etykieta, to po prostu wyginamy sobie opcję obwiedni. Do tej pory obwiednia była dostępna dla obiektów wektorowych, natomiast w tej chwili również obiekty bitmapowe mają możliwość zastosowania tej obwiedni. No jak widzimy, jesteśmy w stanie wygiąć. I mając na przykład jakiś kubek, projekt takiego kubka dla turystów, możemy zasymulować to wygięcie na powierzchni takiego kubka. Wycofajmy się z tego. Bo kolejna rzecz to jest również perspektywa dla map bitowych. I tu możemy ją wpisać w... A może tu cofnę, żeby od razu wykasować. I to możemy zastosować, dodaj perspektywę i wrzucić na przykład taką mapę bitową na tą tablicę, która jest tutaj dostępna.
powiedzieli po narożnikach. No i program dostosowuje taką mapę bitową do tego kształtu, który pod spodem mamy. Jeżeli popatrzymy po mniejszeniu, to widać, że to zostało dopasowane do tego kształtu, który jest pod spodem i wygląda, jakby było zupełnie naturalne. Jeżeli ktoś projektuje na przykład reklamy jakieś, czy podobne zastosowania, to bardzo dobre narzędzie, żeby można było to tutaj wykorzystać. Widzę, że czas mi się dość mocno przedłużył, natomiast powoli będę zmierzać do końca. I tutaj sięgamy sobie do materiałów edukacyjnych i dokumentacji. Jak wspomniałem, wersja CorelDRAW Graphics Suite Special Edition zawiera tylko płytkę DVD, nie ma żadnych dodatków. Oczywiście wchodząc na stronę CorelDRAW.com jesteśmy w stanie ściągnąć podręczniki w postaci elektronicznej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nagrania wideo i tak dalej, możemy sobie sięgnąć do pomocy. Cały czas dla przypomnienia mamy coś, co nazywa się tutaj pomoc i znajdziemy sobie samouczki wideo, podpowiedzi, które nam się mogą bardzo przydać. Okno jeszcze raz pomoc i podpowiedzi, żeby nam się tu pojawiły. Gdzie po wybraniu dowolnego narzędzia mamy od razu informację, jak z tego narzędzia możemy skorzystać. Dowolna funkcja również, gdzie będzie z takich narzędzi korzystać. Natomiast dodatkowo jeszcze w opcjach pomocy znajdziemy samouczki wideo i tutaj dla tego programu jest co prawda niby ograniczona ilość, ale znów przez to, że mam połączone konta dla wielu programów Corel, to nie będę miał wielkiej różnicy pomiędzy tym, co jest tutaj wyświetlane. Jeżeli chodzi o informacje na stronie, to za chwileczkę dojdziemy do tego, jak dużo elementów dodatkowych jeszcze w programie CorelDRAW Special Edition. Przewodnik szybkiego startu, który tutaj jest, natomiast w tym miejscu nie ma, jeżeli popatrzymy sobie to szkoleniowe nagranie z podpowiedziami odpowiednimi dla wersji Special Edition. Jak widzieliśmy na początku, pokazywałem stronę, to ta strona, gdzie lądowało się, w momencie, kiedy rejestrowaliśmy, była uniwersalna dla wszystkich wersji CorelDRAW, więc nie do końca to się tam zgadza, ale jest to, ja to traktuję to jako zachęta do tego, żeby rozszerzyć do pełnej wersji programu. No i teraz właśnie zasoby, które są dołączone do tego programu, wtedy, kiedy klikniemy sobie w okienko Przeszukaj zawartość, ja przejdę do programu w wersji Special Edition. I teraz po kliknięciu w Przeszukaj zawartość mamy możliwość wyboru, skąd wyszukujemy. Tutaj mamy do wyboru Flickr, OneDrive. Jeżeli mamy tak OneDrive zdefiniowany, to mamy możliwość od razu zapisywania na dysku. Jeżeli połączymy sobie konto OneDrive, od razu zapisujemy na dysku nasze pliki, czyli wtedy, kiedy padnie nam dysk twardy, to się niestety bardzo często zdarza, to w chmurze cały czas jest to dostępne, więc zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego i połączyć konto OneDrive. Centrum zasobów, to co nas interesuje, czyli inaczej, co nam dają. I znów tutaj to będzie wpływało w moje połączenie kont, ponieważ tak naprawdę tego w rzeczywistości jest mniej niż tutaj jest to widoczne na wersji SE, ponieważ tego, co jest napisane na opakowaniu, to jest 1300 wysokiej jakości obrazów clipart. W wersji pełnej jest to 10 tysięcy, więc dość spora różnica. 2000 zdjęć wysokiej jakości dla pełnej wersji, a tutaj tylko 100 zdjęć wysokiej jakości do bezpłatnego wykorzystania. 125 czcionek. Tamtych czcionek w pełnej wersji jest ponad 1000, TrueType i OpenType. 75 ramek zdjęć, kolejna rzecz, a w pełnej wersji 500. 100 różnego rodzaju wypełnień, wtedy kiedy sięgamy sobie do wypełnienia obiektu, też możemy sobie sięgnąć do internetu. Tych wypełnień oczywiście dużo więcej w przypadku pełnej wersji, bo to jest 600, czyli 6 razy więcej.
Przewodnik szybkiego startu, interaktywny przewodnik startowy, to już widzieliśmy, że możemy sobie szkoleniowe nagrania wideo i okno dokowane zawierające odpowiedzi. No i 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów. Ja nie zacząłem od tego, a w sumie też powinienem pokazać, że możemy sobie zacząć pracę z tym programem, wybierając sobie nowy, w momencie, kiedy przejdziemy sobie na ekran powitalny, nowy szablonu. I tutaj mamy cały szereg różnych rzeczy, które są dostępne, przy czym niektóre z nich pojawią się i będzie informacja, że nie możemy ich ściągnąć, ze względu na to, że one są przeznaczone dla osób, które mają pełną wersję. Wówczas jest możliwość zakupu pełnej wersji. Dajemy pobierz i w tym momencie jest to pobierane, jeżeli jest dostępne. I możemy sobie z tego korzystać, albo możemy sobie kliknąć otwórz. Tak, i pobierz ląduje automatycznie w zasobniku, natomiast otwórz otwiera i tutaj, jak widzimy, mamy ulubiony font w większości grafików, czyli Comic Sans Microsoft. Myślę, że od razu możemy go na dzień dobry zmienić. Wprawdzie jest to wesoły plakat, ale myślę, że dla zdrowia psychicznego powinniśmy z Comic Sans zrezygnować. Dziwi się trochę firmie, która ma jabłuszko w logo, która na przykład notatki w jednej z wersji iOS-a były pisane Comic Sansem. No, ale to może dlatego, że twórcy firmy razem kolegowali się w dawnych czasach. Myślę tutaj o jednym Stefanie i jednym Billu. Także wracając do prezentacji, specjalistyczne fonty. Te fonty, jak wspomniałem, jest ponad 1000, z tym, że tylko część posiada wersję językową z polskimi znakami. Tych fontów coraz więcej przybywa, no oprócz tego, jak widzieliśmy, wtedy, kiedy dajemy pobierz więcej, mamy możliwość ściągnięcia jeszcze darmowych. Dla tych, którzy szukają, oczywiście można jeszcze z Google Fonts ściągnąć popularne Lato. Oprócz Arial, Comic Sansa, Times New Roman jeszcze ostatnio, szczególnie w Polsce, Lato święci triumfy, dlatego że jest raz z polskimi znakami, a dwa no, zrobił to Polak w końcu, także duża popularność. Jak wspomniałem, 100 szablonów projektowych, 125 fontów, na szczęście z polskimi znakami. I to może tyle. Oczywiście tych funkcji jest tutaj dużo, dużo więcej. W wersji zarówno pełnej, jak i w wersji Special Edition. Mam nadzieję, że przynajmniej troszkę rozwiałem wątpliwości co do tego, czym jest ten program. Jak wspomniałem, przez lata zmieniała się definicja, bo to były na przykład programy, które były okrojone i to była poprzednia wersja programu. Później była opcja, że była to pełna wersja programu, ale to też wersja jedna wstecz. Dzisiaj mamy wersję bazującą na dokładnie tej samej prawie konfiguracji, czyli jest to wersja 20, inaczej mówiąc 2018, ale z pewnymi rzeczami, które tutaj zostały usunięte. Naturalna sprawa, za dobre rzeczy się płaci, więc w tym przypadku również, kiedy kupujemy tańszą wersję, trzeba liczyć z tym, że zostanie okrojone. Z takich rzeczy jeszcze dość istotnych nie działają w przypadku Special Edition skrypty, czy makra. Tutaj one są widoczne, ale nie jesteśmy w stanie ich uruchomić. Jak klikniemy sobie, o, nie możemy założyć programu Visual Studio Tools for Applications, bo VBA po prostu nie jest obsługiwane. Także dla tych, którzy lubią makra, to jest zła wiadomość. Nawet próba zarejestrowania własnego makra też nie daje efektu, także to jest włączone. Tych odsyłam do pełnej wersji programu. Dziękuję bardzo i liczę na to, że przynajmniej trochę z tych informacji, które tutaj podałem, przyda się Państwu. Do widzenia.